Podstawowy cel konferencji jest taki. Co 2 lata zbierają się w naszym oczekiwaniu wszyscy najbardziej kompetentni ludzie zajmujący się energetyką w Polsce. Ci, którzy się zajmują kotłami, ci, którzy się zajmują pozyskiwaniem energii, ci, którzy zajmują się nowymi paliwami, ci, którzy zajmują się generatorami, turbinami, również ich remontami, nowymi konstrukcjami, nowymi technologiami, gazyfikacją. I wymieniamy się swoimi pomysłami, swoimi przemyśleniami. Staramy się kreować politykę energetyczną w kraju. Trafionym pomysłem, polegającym na zgromadzeniu na tym forum pracowników uczelni zajmujących się szeroko pojętą energetyką, pracowników instytucji badawczych, innych instytucji badawczych oraz osoby przemysłowo zajmujące się energetyką, pracujące w energetyce cieplnej i zawodowej, a także osoby z instytucji wspomagających sektor energetyczny. Jest to miejsce, jest to forum, gdzie można wymienić opinie, skonfrontować różne opinie na temat projektów, pomysłów, działań, realizacji projektów badawczych i wszystko to służy rozwojowi energetyki, takiej mądrej energetyki, energetyki wysokosprawnej, energetyki dobrze, rozumnie korzystającej ze środowiska oraz energetyki dobrze zabezpieczonej biznesowo, zabezpieczonej finansowo i ekonomicznie, gdyż tylko taka energetyka ma szansę konkurować na tym trudnym rynku energii. Mamy efekt polegający na tym, że powstał strategiczny program rozwoju polskiej energetyki. Ten program spowodował, że nasze osiągnięcia i wdrożeniowe, i naukowe liczą się w całej Europie, a praktycznie rzecz biorąc na całym świecie. Politechnika Opolska.